Pani Jadwiga ma lat 40, jej szefem Edek, co lubi pieścić. W pracy ogólnie jest bardzo miło, Jadzia uważa, by nie stać tyłem. Stała tak obok segregatora i bardzo dziwna, ugryzła ją pszczoła. Na punkcie Jadzi Edek jest dziki, śle tygodniami miłe liściki. Jadzia kobietą jest z zasadami, sypała kwiaty przed pielgrzymkami. Nigdy z mężczyzną się nie kochała, bo grzechem widok nagiego ciała. Rano wypija szklaneczkę kawy i pilnie sprawdza swoje szuflady. Kiedyś do teczki bilans i wpływy włożył ktoś czarne prezerwatywy. Jeśli naostrzysz Jadziu ołówek, to 10. dostaniesz 100. Jeśli kwiatuszek płatki rozchyli, malutka pszczółka wnet go zapyli. Jeśli naostrzysz Jadziu ołówek, to 10. dostaniesz 100. Jeśli kwiatuszek płatki rozchyli, malutka pszczółka wnet go zapyli. Edek stosuje wszelkie metody, aby do Jadzi dostać się głowy. Na korytarzu przy starej róże napisał Edek może najdłużej. Wczoraj w południe tak dla zabawy hiszpańskiej muchy wlał jej do kawy. Jadzia poczuła boskie swędzenie, które następnie przeszło w pieczenie. Jadzia nie może porzucić pracy, bo telewizor wzięła na raty. Zaczęła za to chronić swe zdrowie, 3 pary majtek nosi na sobie. Od tej bielizny tak się spociła, że jej na czoło wylazła żyła. Edek od woni nie daje rady, stosuje w pracy zimne okłady. Jeśli naostrzysz Jadziu ołówek, to 10. dostaniesz 100. Jeśli kwiatuszek płatki rozpyli, malutka pszczółka wnet go zapyli. Jeśli naostrzysz Jadziu ołówek, to 10. dostaniesz 100. Jeśli kwiatuszek płatki rozpyli, malutka pszczółka wnet go zapyli.